Znajdujemy się w Kielcach. Co się dokładnie odbywa za impreza? To się odbywa 4. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Kielce Sasif 2010. Największa wystawa międzynarodowa psów w Polsce. Ale to jest międzynarodowa 4., a wcześniej odbywały się... Wcześniej odbywały się wystawy krajowe, nawet był czas, że organizowaliśmy 2 rocznie, natomiast jeśli jest taki przepis w kynologii, że jeśli jest wystawa międzynarodowa, to krajowa już nie może się odbywać w tym samym oddziale. I w ogóle to jest 44. raz gościmy psy rasowe z całej Polski w Kielcach. Po raz 4. w tej randze, w takich ilościach, mamy ponad 3200 psów zgłoszonych w ponad 230 rasach. Wystawcy przyjechali do nas z 20 krajów. A sędziowie? Sędziowie, sędziów mamy chyba z 10 krajów też. Staramy się właśnie otworzyć nas na inne środowiska. Też bardzo często wystawcy skarżą się, że sędziowie preferują dane zwierzęta, dlatego staramy się jak najbardziej dywersyfikować tutaj dostawy. Poza tym również jeśli chodzi o kwestię zdobywania tytułów, to muszą być tytuły zdobyte przez oceny przez różnych sędziów. Takie są przepisy w kynologii i dlatego staramy się co roku zmieniać garnitur sędziów. Sprawdzamy ludzi z zagranicy i myślę, że też dlatego chętnie wystawcy tak do nas przyjeżdżają. Formuła się sprawdza w takim razie. Sprawdza się formuła, pomaga nam przede wszystkim jakość obiektu, no bo jest to przepiękna hala, jak sami Państwo widzicie. To, że cały obiekt jest pod dachem, jest niezależny od atmosfery, od warunków atmosferycznych. Nie wychodzimy praktycznie z tego budynku, hal jest 7. Ogromna przestrzeń, duża kubatura, jest tutaj ciepło, sympatycznie i to jest zasługa naszego kooperanta Targów Kielce, które są z nami współorganizatorem tej wystawy. No a już sprawa następna, jak atmosfera i dobra organizacja, to mam nadzieję, że to już nie. W jakich klasach tutaj mogą psy zdobywać się jakieś... Wszystko jest zgodne z przepisami Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, więc wydajemy tytuły w klasie baby, w klasie junior, młodzieży, klasie pośredniej, klasie otwartej, czempionów i klasy użytkowej w tych rasach, w których to jest możliwe. Wybieramy zwycięzców, najpierw najlepsze zwierzęta w każdej z tych klas, potem porównanie, najlepsza suka w rasie, najlepszy pies w rasie, co na tej wystawie otrzymuje się tytuł Sasiba, czyli certyfikat na międzynarodowego czempiona piękności, tak się to nazywa. Oczywiście potem wybieramy najpiękniejsze zwierzę w rasie, czyli zwycięzcę rasy. Te zwierzęta są porównywane w grupach. Jest 10 grup FCI w zależności od pochodzenia psów, przeznaczenia psów. I spośród zwycięzców tych grup wybieramy bisa, czyli najlepsze, najpiękniejszego psa wystaw. Jakie atrakcje czekają tutaj na zwiedzających z rodzinami? Tutaj przychodzą całe rodziny. Co jeszcze mogą zobaczyć? Mamy oprócz tego tutaj bardzo wiele stoi. Niezbędnymi do hodowli zwierząt, oprócz tego masę takich peryferyjnych spraw, jakichś obrazków przedstawiających zwierzęta, jakichś różnych gadżetów z tym związane. Oprócz tego mamy imprezy towarzyszące, jak konkurs o tematyce kynologicznej dla dzieci. Rokrocznie organizujemy, nagrodami są jakieś maskotki, pieski albo medale, w tym roku też dajemy medale. Wystawa najbardziej żyje między godziną 10 a 12. Wtedy mam po prostu najwięcej odwiedzających i najwięcej zwierząt do obejrzenia. Niby przepisy tego zabraniają, ale praktyka jest taka, że te zwierzęta, które no nie uzyskują medali złotych, nie są zakwalifikowane do dalszych porównań, to zwykle ludzie wyjeżdżają, no bo mamy z bardzo daleka wystawców i są jak najszybciej dotrzeć do domu, więc każdą godziną ubywa zwierząt, które można obejrzeć. Natomiast te zwierzęta, które otrzymały puchary, wyróżnienia, no będą tutaj we wszystkich tych konkurencjach startowały w tej chwili porównaniach. Mamy jeszcze takie dodatkowe, jak na przykład najpiękniejszy pies rasy polskiej, najpiękniejszy pies kieletrzyzny. To są zwycięzcy ras, które są własnością członków naszego oddziału. Czyli promujemy też to. Promujemy nasze. Oczywiście, Świętokrzyskie zawsze jest promowane w Kielcach. Zresztą w ogóle tego typu impreza jest znakomitą imprezą promującą miasto. Proszę zwrócić uwagę, że no w 20 krajach usłyszą o Kielcach, w wielu miastach w Polsce przyjeżdżają ludzie do Kielc, tutaj mieszkają w hotelach, tutaj kupują benzynę, tutaj jedzą, zostawiają pieniądze również w mieście. I to jest też bardzo ważne dla miasta, że tego typu impreza. Zresztą muszę pochwalić bardzo naszych kooperantów Targi Kielce. Gdy zaczynaliśmy chyba 6 lat temu współpracę, to szczerze powiem, tak troszkę się do nas odnoszono no, z pewną nieufnością. No wiadomo, zwierzęta w obiegowej opinii brudzą, może się zdarzyć jakiś wypadek, pogryzienia.
ale kiedy władze targów zobaczyły, jak ta wystawa wygląda, tak, jaka to jest atrakcja dla mieszkańców Kielc, i naprawdę z ogromną życzliwością i profesjonalnie bardzo do tego podchodzą, i widać, że współorganizatorzy bardzo te wystawy lubią. To są ogromne obiekty, gdzie odbywają się bardzo ważne wystawy, bo widzimy wyraźnie, że to jest taka ulubiona wystawa przez personel targów. Tak, właśnie ze względu na tę taką rodzinną atmosferę. Jest bardzo wiele targów również dotyczących ogrodów, domu, architektury, ale nigdzie nie ma tyle dzieci, nigdzie nie ma takiego właśnie sposobu na spędzenie czasu dla całej rodziny właśnie przez oglądanie zwierząt. Stąd 2 dni, żeby każdy mógł to zobaczyć. Tak, a poza tym chodzi też tutaj o zapewnienie jak największego komfortu wystawiennictwa, ale jesteśmy logistycznie przygotowani również do tego, żeby się mogły tak wzorem bardzo wielu wystaw na świecie, że odbywają się 2 wystawy w 2 kolejne dni sasibowe i one wtedy się cieszą jeszcze większą popularnością. Występujemy już od kilku lat do władz krajowych o to, żebyśmy mogli organizować 2 wystawy. W sobotę 1 wystawa sasibowa, w niedzielę 2 wystawa tej rangi. Taka formuła się sprawdza. Jesteśmy przekonani, że wtedy liczba zwierząt pokazywanych u nas sięgnęły 5-6 tysięcy.